Przy sanktuarium w Rychwałdzie na Żywiecczyźnie powstaje pierwsze w diecezji bielsko-żywieckiej ognisko wspólnoty trudnych małżeństw Sychar. Charyzmatem wspólnoty jest dążenie jej członków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Jej członkowie uważają, że współpracując z Chrystusem w każdej sytuacji, nawet po ludzku beznadziejnej, możliwe jest odrodzenie małżeństwa. Wspólnota działa już w kilku diecezjach w Polsce, w Niemczech oraz USA. Jak zapowiada ojciec Donat Wypchło, franciszkanin, spotkania małżeństw będą się odbywały w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Po wieczornej mszy świętej spotkania odbywać się będą w salce franciszkańskiego domu formacyjno-edukacyjnego. Swą działalność Rychwałdzkie Ognisko rozpocznie dokładnie 27 października mszą świętą o godzinie 16 w sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej.